W bardzo dobrych nastrojach są ostatnio szczepiarnistki Enea Piłka Ręczna Poznań, które pokonały w bardzo ważnym meczu ligowym Handball Warszawa 38-29, no i są o wiele lepszej sytuacji. Trenerka zespołu pani Amelia Chmielewska, ten zwycięstwo doda kopa zespołowi w kolejnych meczach? Dzień dobry. Tak, jak najbardziej. Myślę, że no i pchniemy się troszeczkę w tabeli wyżej i mam nadzieję, że to ta dobra dyspozycja będzie się utrzymywać do końca tej pierwszej rundy. Zespół z Warszawy to drużyna, która także walczyła o awans do rozgrywek ekstraklasy, czyli to zwycięstwo już ma szczególną cenę. Tak, no graliśmy w turnieju mistrzyń o ten awans do Superligi. Tam okazała się Warszawa lepsza. Dzisiaj okazałyśmy się my. Więc jakby bardzo nas, nawet podwójnie nas cieszy to, ta wygrana. Czy w tym sezonie poznańska Enea będzie walczyć także o awans do elit? No tego nie wiemy. Jak na razie widać, że Chorzów i Żory mocno się tam u góry trzymają. Więc na pewno będzie ciężko, ale będziemy starać się jak najlepiej zagrać i może się jeszcze w tej drugiej rundzie wszystko okaże. Można powiedzieć, że problemy z halą już są za wami, czy to przeszkadzało troszeczkę w treningach i w meczach? Tak, jak na razie jest ok. Nie wiemy, czy na zawsze się udało tą halę mieć bez jakichś tam problemów, natomiast na dzień dzisiejszy tak, a jak będzie dalej, zobaczymy. Jeśli chodzi o grę zespołu, wcześniej pani wspominała o silnej defensywie, która jest kluczem do zwycięstwa. Ta defensywa sprawia to, że skrzydłowa Olia Sielukina strzela aż 13 goli w meczu? Jedno i drugie. Ja tak i obrona. Gdzieś tam w obronie oczywiście, jeżeli mamy piłkę i to jeszcze przechwyt, no to wiadomo, że łatwo prowadzić kontrę, ale tu dużo było ramek, bo u Oli z ataku pozycyjnego, więc tak naprawdę i nawet nieraz z bardzo ciężkiej pozycji rzutowej. Więc tutaj no, Olia miała na pewno dobry dzień i to było widać, że jej statystyka rzutowa była bardzo dobra. Czyli na kolejne mecze macie przygotowaną taktykę? Silna obrona, daleki rzut do rozpędzonej Oli. Jeżeli przeciwnik nie będzie wracał do obrony, to oczywiście, że nam się to wtedy uda. Wszystkiego dobrego w kolejnych meczach dla drużyny Enea Piłka Ręczna Poznań. Dobrze, dziękujemy.